się wielkie. Taka zapowiedź, wiesz, spodnie będę w nocy, koszmary mieć będę takie. Stanowczo wolę, jak mi się śnią kobiety, no ale cóż. Było wspomniane sporo o różnych grach, ciekawych balcabach, tak? Powiem, że z dziewczynami lubię grać w szachy. Mogę wam wytłumaczyć poniekąd, no. Gra z kobietami w szachy jest cholernie prosta. Goniec skacze na królową, król w kabinie konia, tak? Najczęściej. Po drugie, witam publikę, może jakiś hałas? Już lepiej, tak. Przyszedł jeszcze jeden mój znajomy, też wspomnę coś o tym, tak? Obaj chodziliśmy do wspaniałej uczelni. A, niedawno był na tej scenie tutaj mój coming out. Nie, to żadnych skojarzeń, nie. Stanowczo wolę cycki i szparki, nie, to nie to. Doszłem do wniosku, że jestem socjopatą, cholernie złośliwym, sarkastycznym człowiekiem, prawda? Ukończyliśmy obydwaj szkołę, ten tutaj siedzi, tak? Gdzie różniła się od wariatkowa tym, że we wariatkowie mają normalny personel. Nasz nie był. Pamiętam zwłaszcza jednego typa, który się do mnie dopierdalał. No co, no chcesz kurwa w ryj, chcesz w pysk? Po czym zacząłem rozpinać spodnie. No masz, weź, tylko kurwa nie ugryź, tak? I to jest fakt autentyczny. Tak. Co zaś się tyczy wyjazdów i przeróżnych podróży. Tu wspomniane było o zagranicy, o Czechach. Byłem w Pradze, tak. Też, żeby było śmieszniej. Tylko najśmieszniej było, jak zamawiałem, dzwoniąc z hostelu, taksówkę po czesku, nie znając za chuj tego języka. Jak się domyślacie, taksówka w ogóle nie przyjechała. Mało tego, byłem w Budapeszcie i wyjaśniam, że na przykład do zwierząt w różnym języku świata mówi się inaczej. I najciekawiej jest spotkać Polaka za granicą, ale w momencie, jak nie wiesz, że go spotkasz. To jest pieroński zgrzyt. Widzę kota w hostelu w Budapeszcie, siedzę z browarem, no i do kota: kici, kici, pajacu. A za plecami słyszę taki głos: kici, kici, do kota kurwa kici, kici, od razu poznać Polaka. O co chodzi? Wyczytałem potem, że nie mówi się na Węgrzech do kota kici, kici, bo to znaczy mniej więcej kopnij, kopnij. W dosłownym tłumaczeniu. Wspomniałem, że jestem złośliwym typem. A jakże? Pracowałem kiedyś na poczcie. Ktoś pracował? Nie? No dobra, mniejsza o pocztę. I w tym momencie listonosze siedzą, coś tam piszą, tego skrobią. I był Stasiu, któremu wszyscy się dopierdalali. Stasiu, ile ci płacą w tym banku za to oddawanie? Ja nie rozumiem, o co chodzi. Zacząłem pracę z tymi typami. No Stasiu, ile ci w tym banku tego nasienia płacą za to oddawanie? Po czym, okazując głębokie pokłady empatii wobec tego człowieka, podniosłem głowę. Ludzie, odpierdolcie się od niego. W tym wieku to się oddaje najwyżej mocz do analizy. Tak. To pewnie wywalę, tak. Po drugie, jak mi wytłumaczył nauczyciel od historii, bo ciągle mi się pytał, czego ty nie rozumiesz? Czego ty nie pojmujesz? Średniowieczni rycerze walczyli mieczem, ale najczęściej umierali od pochwy. Minęło w cholerę czasu, tak koło 40, zanim zajarzyłem, co powodowało, że oni najczęściej umierali od pochwy. No cóż, no większość chorób współczesnych pochodzi od stresu, a weneryczne od przyjemności, tak? Jakby nie patrzeć. Przede wszystkim pracuję w miejscu, gdzie spotykam bardzo dużo kobiet. Tak. Co można wam powiedzieć, kobiety, jak się przychodzi do pracy, tak? Wy przychodzicie. Dzień dobry pani, miło spotkać, tak? Ale przez blisko rok czasu mówiłem do kobiet, bo nie wiedziałem, że polski język jest pokręcony. Dzień dobry pani, oby to pani jakoś szybko zeszło. No w sensie, żeby się dzień nie dłużył, kurwa, tak? Dzień dobry,
oby to pani jak najszybciej zeszło. Po czym zajarzyłem, że większość kobiet w zasadzie już w tym wieku nie ma żadnej wysypki ani na plecach, ani nigdzie, żeby tym bardziej miało im coś schodzić, tak? Tak. Po drugie, mówi się o Polakach. Tak jak tu wspomniano, że jesteśmy rasisty, homofoby. Nic bardziej mylącego. Ja mieszkam w Nowej Hucie. Tam prowadzimy szeroki dialog z obcymi kulturami. Nazywa się to wpierdol, no ale tak. Staramy się to uskuteczniać, tak? Po drugie, był ktoś w Wenecji kiedykolwiek? Tak? I tam jest taki pałac dożów, tam są takie lochy. I te lochy niektóre były w wersji all inclusive. Czyli miały okienko, żebyś widział słońce. Chuj ci z tego słońca, skoro cię na drugi dzień powieszą albo ci ujebią łeb. Chuj z tym, tak? Ale niektóre były zwyczajne, czyli bez okienek. I widzę parkę dwojga młodych ludzi. Kleją się, macają się, opierają o te kraty takie kute z żelaza, o te kajdany ją opiera. Very kurwa romantik. No nie. Jak macanie dupy przez gumową rękawiczkę, okej, okay, ale słyszę, że oni do siebie po polsku. Oj, przykułbyś mnie do tych krat? No nie, przykułbyś mnie, draniu. Autentyk. Po czym ja podchodzę do typa i klepię go po ramieniu, randomowego typa. Stary, ty nie masz pojęcia, co kręci dzisiejsze kobiety. Weź ją, jeleniu, przykuj, weź ją, wyklep, weź ją, wyszarp. Przecież to jej się spodoba. Chcielibyście wiedzieć, jak szybko się zwinęli z tego lochu. Sesja zdjęciowa się skończyła w pijawońskim tempie. Naprawdę. Mało tego, żeby było śmieszniej, było wspomniane też jeszcze o innych podróżach. Fakt autentyczny, o którym już wspomniałem z tej sceny, bo wybierałem się do Paryża, po czym wspomniałem rodzinie. No, do Paryża gdzie? Te geje, lesbijki, oni tam ciągle demonstrują, prawda, jeszcze cię ktoś złapie, napadnie, jeszcze cię zgwałcą. Ale ludzie, ja mam kurwa nadzieję. Jakże? Mało tego. Przy czym ja mówię prawdę. Możecie nie uwierzyć. Któregoś dnia wywalą mnie ze samolotu. Ryana, Wizira, nie wiem którego. Ostatnio jak leciałem do Las Palmas, słyszałem taki wrzask. Masy dzieci za moimi plecami. I w tym momencie się obracam. No co, lecicie pierwszy raz? Ludzie, nie macie się czego bać. Jeszcze się nie zdarzyło, żeby samolot nie spierdolił się na ziemię. To tym bardziej zaczęli drzeć dzioba, no ale w sumie o co chodzi? Nie? No co, powiedziałem prawdę? A to, że były turbulencje, tym bardziej się darli, to ciul. Teraz jeszcze ktoś z was robił może w ostatnim czasie prawo jazdy? Ręka w górę, a ktoś w ogóle robi? Sobie wyobraźcie, że przyszło mi do głowy, odjebało mi, żeby robić prawo jazdy. Zwłaszcza, że miałem w swojej rodzinie instruktora, a nie zdałem prawa jazdy. Żeby było śmieszniej. W dodatku wciągłem swoją wtedy niedoszłą żonę, a wtedy dziewczynę, do tej samej szkoły. Potrafiła jechać samochodem przez na przykład centrum miasta i nagle puściła kierownicę i ona bije brawo. Ale mi się fajnie jedzie, kurwa, fajnie mi się jedzie. Po czym znowu łapie kierownicę. No sorry, no jakoś nie rozbiła się, szkoda, tak? Jedną byłoby mniej, ale gorzej było ze mną. Przed szkołą jest coś takiego, że no stoją samochody. Więc co? Dajesz ładnie sprzęgło, przekręcasz sobie stacyjkę, żeby po prostu przekręcić na połowę, no bo trzeba sobie lusterka ustawić i te inne pierdoły, tak? I żeby było weselej, brawo, brawo, ziutek, żeby było weselej, przekręciłem stacyjkę, tak grube, że szkło pękło, że po prostu auto mi skoczyło o jakieś 1,5 metra. A w tym momencie, jak mi uwierzycie, o mało nie zabiłem właściciela szkoły oraz mojej blond włosej i zajebiście pięknej instruktorki mającej 2 dzieci. No chuj z dziećmi, no ona mnie interesowała, tak?
I o mało jej nie zajebałem. Dlaczego? Ponieważ stali pomiędzy dwoma samochodami, a skoro skoczyło, to zobaczyłem czwórkę przerażonych oczu wlepionych we mnie. I jak na reklamie produktów bankowych, za resztę rzeczy możesz zapłacić kartą Visa Electron. To było kurwa bezcenne. Od tego numeru, który odstawiłem, wszystkie samochody potem, pod szkołą, miały zaciągnięte ręczne, a gałka do zmiany biegów, to jest taka na środku, prawda? Ona była ustawiona na zerze, przedtem nie była. Zdolny jestem. Po czym, żeby było śmieszniej, baliście się robienia koperty, że to koperta jest coś ciężkiego, tak? Jak było prawo jazdy? Nichuja. A ja wręcz przeciwnie. Byłem przekonany, że jak jest to koperta, czyli ten taki cztery chorągiewki, prawda? I tam taka koperta jest narysowana tym farbą na biało, taki na krzyż. Ja byłem cholernie, święcie przekonany, że jak wezmę samochód i pojadę na plac manewrowy, to jak są te cztery słupki, to ja muszę kurwa objechać kształt tej koperty samochodem dookoła tych czterech jebanych słupków. I byłem święcie przekonany. Bo nikt mi nie powiedział, że coś takiego się robi, ale jak się robi prawo jazdy na cholernym motocykle. Możecie mi nie uwierzyć, ale ja srałem jadąc na plac manewrowy. Bo byłem przekonany. I taka historia, że no zajechaliśmy, widzę te cholerne cztery słupki, jak ja się kurwa zmieszczę, żeby objechać kołami dookoła cały kształt tej koperty. Żeby kołami po prostu obrysować, tak? Tam mi mówi, no wjedź ładnie pomiędzy. No to kurwa wjechałem, stoję, no i o co jej chodzi, tak? Po czym wycofaj się dupą po łuku. Teraz wjedź jeszcze raz. No o co chodzi? To była koperta. No nie pierdolę, przecież muszę objechać dookoła cztery słupki. Jej oczy były wielkie. Jeszcze gorzej było, jak byłem na początku. Tam stoi w Nowej Hucie teraz osiedle, tak? Takie lotnisko było. Kojarzycie. I tam na przykład była pierwsza godzina. Ja nie miałem żadnego kontaktu z wozem. Wcześniej. Nigdy w życiu. Tatuś mnie nie wziął na samochód, siostra nie wzięła. I co? Andrzejku, jedziemy, robimy kółko. No to jadę 20 na godzinę, 50. A teraz hamujemy, Andrzejku. Wyjaśniam. Instruktor nie może trzymać pasów, niczego zapiętego. Totalnie. To więc ładnie but i kurwa hamulec but. A instruktorka pist, taka wygięta na tej przedniej szybie przyklejona. No bo oczywiście ją jebło o przednią szybę. Potem Andrzejku, to jest Toyota, to jest nowoczesny wóz. On ma eleganckie hamulce, delikatnie, z wyczuciem jak z kobietą. Ale widzę, że ona się tą rączką trzyma u góry, no bo no, troszkę posrana, tak? No dało się. Wyjaśniam, że nie zdałem prawa jazdy i powiem, że może całe szczęście, tak? A co się zaś tyczy gastronomii, bo też było wspomniane. Pizzę robiłem w M1, oczywiście. Pracowałem 4 lata w gastronomii. Nie zapomnę, to prawie koniec będzie, tak? Nie bójcie się. Jest coś takiego, że pracowałem u McDonalda. Pokręcone miejsce. Była przepiękna menedżerka, tak? I Andrzejku, czemu ta podłoga jest taka upierdolona? Po tej podłodze biegają drobne ustroje, widziane gołym okiem. No to wziąłem tę dziewczynę pod rękę tego w godzinach pracy, dodaję. Po czym, no masz rację, Agnieszko, patrzy jak się na nas skurwysyn przygląda. No wiesz, Andrzejku, mogłeś powiedzieć, że ci jest kurwa gorzej, poszedłbyś wcześniej do domu, tak? Ale to jest nic. U McDonalda masę ludzi, jak się przekonałem z czasem, robią totalnie wszystko, żeby na drive'ie być obsłużonym, a nie wolno, bo masz być samochodem albo rowerem, czymkolwiek. I słyszę takie za oknem, siedząc na drive'ie, takie tidit. No gościu, nie słyszysz? Tidit. Ja się wyglądam, o co chodzi. A tam taki synek siedzi w takiej pozycji. Tidit, tidit. No myślę, matka ziemia nosi różnych debili, tak? Gościu, nie jesteś samochodem. Weź, wycofaj dupę, iść na lokal, mamy otwarte. Tirit, wycofał dupą, tak jak tu stoję, autentycznie. Blas na lokal, bo patrzę, rząd blas. Ale mało tego, pojawił się na drugi wieczór i więcej się nie pojawił. Zgadnijcie dlaczego? Dlatego, że mówię mu, gościu, nie rób mi tirit, podjedź pod ostatnie okienko, to cię obsłużą. To tak samo, tirit, podjechał pod ostatnie okienko, ale... Słyszę taki plask, jakby coś walnęło w worek bokserski. Widzę taki czarny kurwa kształt, który leci w krzaki. O co poszło? Ten tidit
podjechał, udając wóz, pod jakiś taki sportowy samochód, który był już tam stał. Z samochodu wysiadł jakiś taki łysol, który poczuł się wkurwiony albo się chciał podpisać po prostu przed swoją garażyną i gościowi to jebał. Także poleciał prawie pod moje ostatnie, to po prostu pierwsze okienko na drive'ie. Uwierzcie, więcej się nie pojawił, ani trochę. Mało tego, najwięcej sobie ludzi robi kpiny z nas na drive'ie, jak podjeżdżają. Któregoś razu podjechała mi dziewczyna. Nie wiem, może chciała mój numer telefonu, cholera ją wie. Po czym cofnęła, pytam się, co jeszcze, może frytki do tego, czy jak, znudzony. Wie pan, panie Andrzeju, mam problem. Oświadczył mi się taki dziadzia, taki stary, koło 70, ma kupę zer na koncie i ja nie wiem, czy przyjąć oświadczyny. To jest autentyk, żeby było śmieszniej. I teraz tak, jak się siedzi na drive, wyjaśniam, to choćbyście nie chcieli, to się gapisz dziewczynie tam w samochodzie, no po prostu prosto w cycki. No więc to są tej plusowej palarcy, tak? Jakby mnie to podniecało po 12 godzinach, ja pierdolę. Po czym jej mówię, no wiesz dziewczyno, tak patrząc na ciebie, przyjmij te oświadczyny, wiesz, tak w noc poślubną, zanim ty dojdziesz, to on kurwa zejdzie, no więc o co ci chodzi, będziesz miała miliony, tak? Po czym przylatuje do mnie koleżanka, Andrzejku, i co? Dała ci numer telefonu? No bo dała numer wszystkim chłopakom na ostatnim oknie. Po czym się dowiedziałem, że ta dziewczyna co wieczór wracała coś zjeść, jak wracała po godzinach po pracy na mieście. No chyba nie muszę wyjaśniać, jak kto pracowała, tak? A po drugie, tak na koniec stwierdzę, że poznałem dziewczynę w tej firmie. Tak, właśnie w gastronomii się poznaje kobiety. W pierwszej godzinie pracy. Cześć, mam na imię Małgosia, taka typiara, ładna, blond włosa. Tam podobna trochę do tej dziewczyny z tyłu. Jesteś ładniejsza od tej Małgosi. Wiem, że dzięki. Przy czym ja mówię ze strachem, bo to pierwsza godzina pracy, mam na imię Andrzej. Po czym za chwilę rzuciłem hasłem. Małgosia, a poszłabyś ze mną na randkę z pakietem poszerzonym atrakcji towarzyszących? Zapanowała pieprzona cisza po całym lokalu. No poszła, no okej. A po trzecie, no cóż. Chciałbym poznać dziewczynę na przykład, albo przyszłą żonę, o, z Biedronki. Wiecie, tam są te różne odgłosy na kasach. Tak sobie czasami wyobrażam, że w sypialni u dziewczyny z Biedronki jest głośnik pod sufitem, tak? Położę się obok niej, no i co? Proszę umieścić produkty w strefie pakowania, tak? No nie? Ewentualnie ma zły dzień albo złe dni. W strefie pakowania znajdują się przedmioty, które nie powinny się tam znaleźć. Proszę je natychmiast usunąć w celu dalszego kontynuowania zakupów, tak? Na logikę? Kobiety nie działają na logikę. Dzięki. Oby bez koszmarów. Na scenie znalazły się produkty, które nie powinny się tam znaleźć. Usuń ją przed kontynuacją operacji.